Dobra, panowie, odpalam mapkę. Od widzów. Dobra, start najpierw, nie? Czemu dźwięku nie ma? Czemu nie ma dźwięku jak skaczę? Tylko są dźwięki tu. Dobra, zresetuję jeszcze raz. Nie interesuje mnie nic, tylko. Czemu nie ma dźwięków jak chodzę? A nie, są. A, bo to w RL-Crafcie są takie dźwięki, tak? A normalnie nie ma. A, dobra. Spartiatik! Yeah, boy! Idziemy na tym polu, dobra. To idziemy do startu w takim razie. Dobra. Brak dostępu? Aha, odwiedzić trzeba te rzeczy, dobra. No to ustawienia najpierw. Kurde, ja pierdzielę, ty. Jaki zaawansowany ten. Iść tu? Co jest, ty? Ja pierdzielę, co jest? Ty, monitor to jest? Co się dzieje? To się ustawiło wszystko? Kurwa jazda! Wiking! Topór, kurwa! Topór! Czyli dobrze, bo było napisane, że jeśli jakiś inny dźwięk usłyszę, to jest źle. Czyli jest dobrze, dobra. Nie oszukuj, oszuście i graj na Game Mod Adventure. Ja mam taki, tak? Jak się czat włącza? Czytaj wszystkie wiadomości na czasie w grze. Widzów, słuchaj w ostateczności. Baw się dobrze. Dobra, dzięki, dzięki. Dobra, ty, no wygląda to totalnie kozacko jak na razie. Ej, popsułem grę, bo muszę naprodukować czapki. Ty, wyrzucam ją. Dobra, nieważne. Rengar! Ooo! Jo pierdziele! Dobra, co gramy? Rengar? Czy żaba? Wy wybierzcie na czacie. Rengar. Ej, dużo Rengarów. Dobra, Rengar zostawmy. Luj. A brak to jest brak skina, rozumiem. Dobra. Zobaczmy pokój Game Masterów. O, ty. Tyrael. Piotruś. Twitterowski, główny twórca. Jak się przybliżało? To ty jesteś go w twórcach? A nie, tam jeszcze ktoś jest. Ognisty 002? Co to za widz? Kliknij to start. Aha. O, pojawiło się coś. Feniks się pojawił. Siema. Przynieś mi jednego kobla, otworzę ci drzwi do skarbca. Ognisty widz, nie? Nie znam tego widza. Chyba nic nie pisze na czacie, albo został widzem przez mapkę Minecraft. Nie wiem, ale witam cię. Granat? Witaj, granacie. He! Elo. Mam wrzucić w niego? Bo się boję, że rzucę i stracę kobla. Rzuć. Ty idzie, normalnie otworzyć. Saulek. Co ty tu robisz? Koniec mapki? No dobra, w skarbcu chyba tyle. No ale dobra, fajnie, fajnie to wszystko wygląda jak na razie. Zobaczmy dedykację jeszcze. Horror mapa w Minecraft? To jest horror mapa, ty, był dis już. Czekaj, to mój pokój? Mój pokój? W sensie mój? Ty, to chyba mój pokój. Są drzwi normalnie. Jest ketchup, ty. Ty, lampki nawet są. Ja pierdziele, ty, no widzisz to? Jest nawet ta szafka, ty. Tam coś też jest. A, znajdź nosorożca. No widzę go. Ty, już fotel ten jest co teraz, a mapka jakiś czas powstaje. Ale dobrze, że fotel jest ten. Nawet ma te do przesuwania.
Ty, te kable wyglądają w realu dużo gorzej. Jest tak syf z tymi kablami. Ale dobrze, że myślicie, że jest tak ładnie. O, jest tutaj coś. To jest nosorożec. Pierwszy item znajduje się w jednej z wisających lampek z półki. No proste. Jak te itemy będą wyglądać? W skrzynkach będą, tak? No to jest ciekawe i trudne. Ty, to łóżko nie jest szare. W realu. Ale nierealistyczne odwzorowanie pokoju. Co tu jest? Kierownica, ty! Ja pierdzielę, ty kozacko. Kierownica nawet jest. Tutaj to jest to wiadro, gdzie mam rzucać temy, tak? Co za dźwięk? To jest dźwięk w mapce czy z Minecrafta? Ty to był... A w co tam jest grane? Minecrafta? Ale te drzwi są mega. Co to jest? Ty, popsułem coś chyba. To jest strzałka? To jest strzałka i ja miałem się tego domyślić. A jest coś, ty! Chłopy robią swój tekstur paka, strzałki nie potrafią. Ty się mogłeś włączyć mi w kanał Blowka, tam jest tyle strzałek na miniaturach, byś widział jak wygląda. No dobra, idziemy do góry. A właśnie, co się stanie jak umrę na tej mapie? Jakieś są mocne konsekwencje, czy żadnych? Odrodzisz się, a dobra, dobra. Tak myślałem, czy skoczyć w razie czego. Dobra, jest coś, serio. O. Tu bym był nad półką z lampkami. Nie no chłopie, ja nigdy nie puszczałem filmu z tej strony. Ty, może po mieczu zejdę typowi? Ej, to jest plan! I do tych lampek się dostanę! Przechodziłeś 2,5 godziny tą mapkę? No wiesz, no ty tu wszystko wiesz. Widzisz, tacy widzowie co nic nie piszą na czacie, siedzą w ukryciu, a potem się okazuje, że jeden do jednego mój pokój znają. No to jest ciekawe, nie? No. Tam są lampki. Teraz szukamy tego itema w skrzynce, w lampce co jest ukryty. Co to? Czekaj, tam na dole? Czy tutaj też są lampki? Więc pójdźmy tam. Po jakim Minecraft parkour, ty. O kurde. Ale dobra, już więcej nie odrobię. To jest foka? To jest piesek? A gdzie jest foka? To jest foka? Ketchup, jest ketchup, ty. Jest ketchupik. Coś przeczytałem źle. Pierwszy ten znajduje się w jednej z wisających lampek z półki. No muszą zwisać te lampki, rozumiem, rozumiem, ale no mam się... Ja nie widzę tego nigdzie. To w środku skrzynia ma być lampki, tak? Lub na lampce skrzynia. To o to chodzi chyba, ty. O! No tędy może się dostanę. Muzyka się zrobiła, ty. Czemu? Tak ustawiłeś? Ale... Dobra, miecz, panowie. Patrz to. Ez, poczekaj. A może na lampkę z bomby skoczę? Powinienem chyba przeżyć. Haha! Niezłe kijki, ty. Jaki parkour! Co to jest? Jak mam to przeczytać, jak się nie mieści na ekranie? Trójkę weźmiemy. Zobaczmy, czy będzie widać. Gniotek! Ostatni już zapomniany gniotek od Black Blue. Przepotężny gniotek, który przetrwał niejedno starcie face to face z grubym czy chudym. Unbreaking 3 jest. Ja pierdziel. Na szczęście mam pofałdowane łóżko i mogę schodzić w Minecrafcie bezpiecznie.
Warto mieć pofałdowane łóżko na chacie, pamiętaj. Jak masz proste łóżko na chacie, to jesteś prosty z wykształcenia, brudasie. Prostaku. Pofałdowane. Dobra, wrzucić tu. Sprawdź, jak się czuje twój gniotek. Gratulacje, udało ci się znaleźć gniotka, szybko ci to poszło. Tym razem może coś trudniejszego. Sprawdź, jak czuje się twoje gekony. PS, kup już w lesie te pieprzone terrarium, a nie trzymasz gekony w kartonie? Nie trzymam w kartonie. To pomyliło ci się z twoją chatą, Piotruś. Gdzie starego trzymasz? Tam są, znaczy nie ma już ich tam. Były tam, jak pewnie mapa powstawała. No ale rozumiem. Rozumiem, o co chodzi. No dobra, wejdźmy tutaj i zobaczmy, czy będzie to mierby widać. A jeszcze nie. Tu są, dwie drogi są. Dwie drogi. Ale easy. Pa. Totalus, chillerus, habemus papamus. Elo. Minecraft parkour. Będą gekony normalnie zrobione? Ty, ciekawe. Ty, to jest przypadkiem to jest, czy tu trzeba iść? Chyba trzeba. Myślałem, że odkryłem jakiegoś glitcha. Jo. Pokój życzeń. To, o czym zawsze marzyłem. Czas się wybić. No, wybite. Podoba mi się to. O, ładne, ładne. Wygląda jak symbol jakiejś firmy, szczerze, a nie jak znany streamer. Dobra, do gekonów. Do gekonów idziemy! To tamtędy pójdę. Wydaje mi się, że trzeba tamtędy jednak. Gdzie yerba? Gdzie kubek od yerby? Ole, klawiatura, ja pierdziele. Jest! To jest kubek od yerby! Jest! Ja pierdziele, to jest chyba kubek. Ty, nawet firma mojego tego jest. Tylko jeden jest LG, no widzisz tutaj niedopracowanie twórców. Nie wiedzą wszystkiego o mnie jeszcze, jednak prywatność jest szanowana. Ty, no nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Czy ja mam wejść na górę? Wydaje mi się, że to jest na później jakiś quest. Ja chyba powinienem wrócić i pójść tam, tak mi się przynajmniej wydaje. A! Tu jest wejście przecież. Ja pierdzielę, jak ja mam tam skoczyć? Haha! Jak? Tak! Są gekony? Zobaczymy, czy wiecie, jak wyglądają gekony. To jest gekon? Fajne, ujeżdżam gekony, nice. Nie no, fajne w sumie, fajne. Nie wiem, czy mam mu oko ukraść? A, w skrzyniach są wszystkie itemy, które mam brać, racja. Karma dla gekonów. Pozostałość po obiedzie gekonów z terrarium. Ciekawostka, gekony są najbardziej popularnymi jaszczurkami hodowanymi wśród terrorystów? To jest chyba albo literówka, albo żart. Ale nie wiem, co lepsze. Tyle chyba z gekonami. Mam item, także wracam do nosorożca. Wszystkie gekony pokazałem. Realistyczne. WOW! Znalazłeś karmę dla gekonów. To jest aż dziwne, Żydzie, że nie dajesz im resztek z obiadu. Ty... Pora, żebyś zobaczył, jak my... Widzowie widzimy streama. Zresztą zobaczysz... Znajduję sobie tam... Wejdź do... Kurde, jak ta muzyka napieprza. Szmata pieprzona w dupę. Ty szmato! Ja pierdzielę w dupę. Wejdź po drzwiach na samą górę, przejdź przez półkę aż na karnisz. I poszukaj tam dobrze, czyli na to mam wejść, co wisi na tym zasłona. Pokaż jelly, przyniosę ci ją. Mam gekony w realu pokazać? Jakie gekony? Jelly. Nami. Egida! O, nami. Już kiedyś pokazywałem. Nami. One lubią po brodzie, tu. Ale lubi, ty uciekasz.
ulubiona rzecz. Zjedz go. Co ty, porypany jesteś? A twój stary je koty, że tak piszesz? Jak się podobały w skali... Jakiej skali, ty? Może tylko się na 10 podobać, to był żart! Jakbyś napisał w ogóle cokolwiek innego, to od razu ban szmaciarz. W skali od 10 do 10, 11? No i to jest git. No dobra, gramy dalej, bo nie ma czasu. Mapka leci, a my się gekonami bawimy. A raczej pokazuję gekony. To nie zabawka, pamiętajcie. Dobra, go dalej. Jakiś tam out of memory, OpenGL. Dobra, co ty pieprzysz? A, dobra, ty, to jest ten trik tajny. Już go kiedyś pamiętam, pokazywaliście mi. Jop. First time w dupę próba. Elo. Pa, jaki rozpęd, ty. Jop. Ale będę miał łapska, ty, po tych wspinaczkach po drabinie non-stop. Na 2 miliony punktów, Egida na plecy, na jej plecy Gekon. Co to jest? A myszojeleń! Ja pierdziele, to jest myszojeleń, ty! To jest chyba serio myszojeleń. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie, no kurde, no nie uda się! Za daleko jeden jest. No jest za daleko jeden, bo Piotruś mi pisze, żebym zczytował, ty. Źle mapkę zrobił, teraz pisze, może zczytuj. Ja pierdziele, może napisz, że może jest źle mapka, co? Double jump ze sprintem? A to zmienia jakby długość skoku? Jest! Ja pierdziele, ty! Jaka umiejętność! Nie no, chłopie, tu też trzeba tego... Ojopi. To nie wyjdzie to. Nie wyjdzie to. Już luj, można się poddać, ty. Ja tego w ogóle nie umiem. Uuu, tak o. Ja pierdziele, co ty? Co jest? Nie wiem, co się stało, szczerze. Nie wiem, czemu tu wskoczyłem. Jest tutaj! Syf, kiła i mogiła. A teraz zapoznaj się z nawiązaniem... A teraz zapoznaj się z nawiązaniem do Real Life. Posprzątaj wreszcie, ty brudasie menelu, bo niedługo jedyne będzie, co widać na streamie, to pajęczyny. I tu jest twoja nieznajomość tematu. Ja jako znawca brudu i ekspert w tym temacie powiem ci, pajęczyna nie robi się w miejscu, w którym non-stop ktoś łazi. Tu nie będą pajęczyny, może być po prostu brudno w innym sensie, nie pajęczyny. Widzisz, nie znasz się w tym. Za bardzo ci mamuśka sprząta w pokoju. Powiedz jej, że od dzisiaj ty sam będziesz dbał o porządek, to niedługo zobaczysz, jak wygląda mój pokój. Z pierwszej osoby będziesz mógł to zobaczyć. No dobra, wracamy, szybki powrót w takim razie. Chociaż w mapce Minecraft sprzątam. Znajdź sposób... super, odnalazłeś to, czego w twoim pokoju najwięcej. Tak chodzi o syf. Na najwięcej, tak trzeba było trudno szukać, się dostać ciężko. Ej, widzisz, nierealne. No, widać, że tutaj się wzorowałeś swoim pokojem. W sensie, że u ciebie może jest czysto, nie wiem. Pamiętasz czasy, jak grałeś w Cat Mario? Teraz to ty będziesz Mariem. Znajdź sposób, aby wejść na biurko i przejść poziom Mario, aby na końcu odebrać nagrodę. No to ja już byłem na biurku, to wiem, jak się tam dostać. Teraz muszę się na monitor dostać, z tego co rozumiem. Czyli to nie jest Minecraft, to jest to Cat Mario. Jak mam się tu dostać? Tam doskoczy? A, to jest wagonik! Ty, nie wiedziałem. Ja pierdzie. Ale to jest S, ty. Ty, no, grane już. O kurde, nagroda jest wyżej. Kurde! Czekaj, może to nie jest aż tak S, jak myślałem, ale... Co jest, ty?
to trzeba tym double jumpem zapieprzonym. To nie jest takie łatwe jak myślałem. Nie, trzeba double jumpem. Nie! O Jezus. Ty, bo mi się źle kliknęło, przysięgam, dlatego no kurde, złapcie drabiny, chłopie drabiniarzu zapieprzony, no. Chłop się drabiny nie potrafi złapać, ty mi mówisz, że mam się złapać. Jak on się nie potrafi? Przecież to ja nie, się nie łapę, tylko on, nie? Nie idź przy ścianie, bo ci sprint wyłącza. No tak. Ale jak się drabiny złapać, mi napiszcie. O! Nie, no kurde, znowu ścianę! Chłop za szeroki w barach jest ten minecraftowy ludzik, frajer! No i o ściany zahacza jak biegnie, no! Ja pierdzielę, no chłop szerszy w barach niż dłuższy jest, no debil! No! Co to jest? Nie wskoczy tu? Czy wskoczy? Czemu mi strzałka tam pokazuje coś? Czy to jakiś fake strzałka? Ja myszka. Realne. Musisz zrobić 180? Jakie 180? Co to jest zrobienie 180 stopni? Muszę skoczyć i tyłem upaść? Serio? Jesteś takiego w Minecrafcie? No ale co zobacz na ety? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Flyer! Będzie on dotyczył 180. I kierujemy... A takie coś! Myszką. O to chodzi? A nie strzałkami. Tutaj wychodzimy widokiem poza. Czy to jest jak nie wiem? Jedną kratkę. Jaki to jest sens, ty? No Slayer nie umie, to ja mam umieć? Pokażę. Może być trudne jedno. No. I proponował zrobić nam na podwójnym sprincie, a potem próbować na drugim, bo można dostać Rage'a, tak? Rage'a? Co ty pieprzysz, Slayer? Ty nie wiesz, to to ragę jeszcze, zaraz ci pokażę. Nie no, żart, od razu to wyjdzie. Ale po co ja mam to robić? Ja nie mogę z góry... Aha, bo tu jest to niebieskie i ja będę spadał za każdym razem. Ty, ale ja stąd doskoczę przecież. Japi. Kurde. O! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Po tej mapce będziesz lepszy jak kominiarz D. Kurde, no wskocz tam! No nie no, Slayer kłamał, bo ja mam Rage'a przed 180 już. Slayer, ty w dupę oszuście. Tylko na łapki, żeruje na łapkach widzów, frajer. Slayer jest lepszy niż ja? Co ty pieprzysz w ogóle? Slayer ma być lepszy! Nie ma szans, ograłbym go jeden na jeden w parkour i na rączkę. Kurde. No nie no, tu się nie... Tu tego nie mogę przejść, a co dopiero... No kurde! Ma Slayer poradnik jak się tam skacze? Tutaj, ten kawałek? Ty, wyobraź sobie, że potem będą speedruny na YouTubie. Jak ludzie speedrunują tą mapkę. Speedrun z mapy Spartiatics. Jakiś tam, wiesz, ci co tak robią rekordy świata na mapkach, będą speedrunować tą mapę. Jest taka trudna. Kurde, no Slayer, oszuście! Za pierwszym teraz robię. Kupił 5 zł, dam ci motywację. Jeśli przejdziesz te 180 tki, to wysyłam 100 zł. Dobra. Do dzieła.
No skocz tam! Czemu nie ma w tej grze opcji, że się łapie za ręką za krawędź, ty? Dobra, teraz zaraz robię. Szykuj już się, Bimek, bo to będzie szybka akcja. No co jest? Czemu się nie złapał drabiny? Ktoś mi powie? No. Ja pierdziele, nie wytrzymam. Nie no kurde, chamie, no łap się tego drabiniarzu. No chłop biegnie i się nie łapie tych drabin. To jest jakiś bóg w gierce? Kurde, ty w dupę hamsingu zapieprzony z tabalugi śmieciu. No po prostu się go łapiesz. Nie no, tutaj to już przeskoczyłem chyba nawet tą drabinę szmatę. To już w ogóle było poza tym. No kurde, no przeskoczyłem to! Ładnie. Nie! Ja pierdzielę w dupę, ty! Dobra, teraz to 180 całe, tak? Nie no, to jest niemożliwe. Ja jeszcze spadłem z tego. Ja pierdzielę, ja nawet nie wiem. Szczerze, nie wiem jak to robić. Slayer jest lepszy? Co ty chłopie? Slayerowi wyszło, ty, bo na ten. Bo chłop na pierwsza codziennie w Minecrafta od 10 lat pewnie. A ty mi piszesz, że ja jestem gorszy niż Slayer, ty. Parkury wszystkie co? Robił Soulquake jakby co? Jak wam się czat podoba dotychczas mapa? XD. Fajna bardzo, tylko problem jest z tym. Ale dosyć krótko gramy z tego co widzę. Ja pierdzielę, doskocz tam! Nie! Dobra. Się tam głową odbija, chłopie. Odbija się głową od pieprzonej przeszkody. Głową się odbija. Jedną kratkę. No i skaczemy, tak? Drugą. Czyli na drugą kratkę. Czekaj, co? Aha, czyli trzeba celować na skos, jak biegniesz. Jedną kratkę. Ale co on robi? Drugą. Jak to możliwe? Wygląda tak, że robi... Ty, a może już tej wersji Minecrafta tego nie ma? Wy to na starej wersji robiliście Minecrafta, no co oczywiste. No co jest, siły ci zabrakło? Ty no... Chłop się zmęczył tym skakaniem. No co jest? No widziałeś, oczy się tak rozciągały, ale nie skakał. No oczy się rozciągały, ale nie skakał, rozumiesz? No oczy się rozciągają i nie skacze, no to jest dziwne. No nie no, proszę cię no. Problem jest taki, że te drabiny nie ogarniam. W ogóle tego, no nie ogarniam tych drabin, no. Ja pierdzielę, no przestań! I teraz głową tu za... No zobacz, że zapieprzył głową! Wali głową zamiast skoczyć! To jest jakiś bóg! Czemu on wali tą głową? No dobra, spróbuję bez sprintu tutaj. No i gówno! Czemu się głową obija? O! Ty, da się bez sprintu, mieliście rację. Dobra, spokojnie, muszę usiąść w ten sposób i zrobić tak. Pyk, pyk, pyk. Tutaj leciutki rozbieg, tutaj taki.
Nie no, to jest możliwe w ogóle? No nie no! Czemu spadłeś? Ja pierdzielę, no nie mogę! Napieprzam w tą spację i on nie skacze, no! Co jest? Chłopu się nogi zmęczyły, że nie ma siły skakać! Ja pierdzielę, no! Chamie! No przysięgam ci, że on nie skacze, jak ja klikam, żeby skakał. Naprawdę, no on nie skacze po prostu. Boże! Nie wytrzymam. Ja pierdzielę, Boże! Jezus Maria, nie da się tej 170-ki, 80-ki, ty w dupie to mam. No nie da się tego zrobić, to jest jakiś, to jest błąd w Minecrafcie jakiś. Dobra, jesteśmy tutaj. Jest! Co się stało? Luj! Nara! Jop! Ja pierdzielę, ty! Wyłączam tę mapkę! Wyłączam to! Chodźcie, gramy w Simsy 3. Tam chociaż, wiesz, rodzinkę se stworzymy. Potem ich zabijemy w basenie. A racja! Ty, jaki to jest sens? To ja tak to zrobiłem, nie widziałem o tym bloku. Wystarczy na niego wbiec i skaczesz. Jakie to jest easy, ty! Ho, ho! Hilfe meine Freunde, GM1! GM1! Chamie! Normalnie to robię bez cheatów! Jestem honorowym rycerzem! Ja pierdzielę! Oh, dziękuję za kochana Bartku. Za wiarę. Ja pierdzielę. Destroyer tak samo, dziękuję ci bardzo. 180 to mit. JB tych, co nie wierzyli, POGD. Ząb orka. Udało ci się znaleźć ząb Disa. Jest to potężnie spróchniała część każdego orka. No tutaj jeszcze rymowanka na czerwono. No to był jak na razie najtrudniejszy moment gierki. Dobra, udało się. Ledwo 2 godziny dopiero gramy. Długo cię nie było. To musiało być ciężka wyprawa, ale wracasz z niej ze skarbami. Udało ci się zdobyć ząb orka Disa. Ostatni już przedmiot, który będziesz musiał mi przynieść, znajduje się w najwyższej półce w twojej szafie. Powodzenia. O ja pierdź. O, drabina jest, dobra. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!